Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu, pierwszym daily vlogu w tym roku. Mamy dzisiaj ładną pogodę, jedziemy z Massimo załatwić kilka naszych spraw. Przede wszystkim jedziemy za chwilę do outletu w Ursusie, ponieważ tam znajduje się sklep Pinko, outlet Pinko. Jestem bardzo ciekawa, jaki mają asortyment. Jeszcze powiem wam, nigdy tam nie byłam, więc czas najwyższy to zmienić. Obserwuję sobie profil Pinko Outlet Factory na Instagramie i podglądam, co tam się czasem fajnego pojawia, więc mówię do Massimo, jedźmy dzisiaj ogarnąć i zobaczyć, co tam takiego fajnego jest. Musimy pojechać po kwiat, musimy zrobić zakupy, musimy kupić jedzenie dla kotełków, także trochę mamy dojeżdżać. Ale jeszcze tak sobie pomyślałam, że pokażę wam tak szybko, co mam dzisiaj na sobie. Założyłam sobie taki błękitny golfik z Zary. Na wierzchu widzicie, mam płaszcz mój ulubiony karmelowy od marki Holistic. Do tego spodnie szerokie by Chruścińska, też je już doskonale znacie, one mają takie właśnie niebieskie tutaj elementy, więc idealnie łączą się z tym golfem, są z wysokim stanem. Torebka Bigordi, wybaczcie, akurat jest otwarta, ponieważ wyciągnęłam z niej kamerę. Buty, które kupiłam sobie jakiś czas temu w TK Maxie. I tak się, słuchajcie, generalnie prezentuję. Zabieram oczywiście okulary, bo jest piękne słońce. Broszka, bo pewnie będziecie też pytać, jest ze sklepu Bajdziubeka. Proszę bardzo. Torebka Bigordi, już mówiłam. Czyli tak się dzisiaj prezentuję. Zaraz sobie zwiążę płaszcz. I jedziemy. Zabieram was ze sobą. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy. No i przede wszystkim życzę wam miłego oglądania. I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love? Muszę wam powiedzieć, kochani, że jestem w raju. Znalazłam tyle pięknych rzeczy, które zaraz wam pokażę. Pierwsza z nich to ta oto super duża, fajna torebka, zobaczcie, w idealnym, przepięknym, błękitnym kolorze, która, uwaga, jest w cenie 600 zł. Duży model Pinko, oryginalny, no zobaczcie. Przepiękna torebka. I jak widzicie, dzisiaj mam ten właśnie niebieski golfik na sobie, ale zobaczcie, znalazłam też taki płaszczyk marynarkę, co prawda tutaj mam w rozmiarze 38, ale właśnie w takim błękicie ze złotymi guzikami, logowane, wygląda to pięknie, no i co wy na to? Fajnie to wygląda, prawda? Zaraz będziemy mierzyć kolejne rzeczy, bo mówię wam, same perełki. W ogóle zobaczcie, tutaj przy rękawach też mamy właśnie taką zakładkę z guziczkiem. Zobaczcie, jaki to jest w ogóle fajny materiał. Czyli mamy tutaj takie różne odcienie niebieskiego z brązem.
Oczywiście jestem tutaj właśnie w outlecie, ale trwają również wyprzedaże. I na przykład, o zobaczcie, tutaj na wieszaku, zresztą zaraz Wam będę wszystko tłumaczyć, na wieszaku mamy pozaznaczone takimi różowymi wstążkami rzeczy, które są przecenione 50%, a reszta minus 40%. No powiem Wam, że ta marynarka wygląda super. Razem z tą torebką, co Wy na to? Czekajcie, jeszcze się tutaj, o, tutaj lepiej widać. Zaraz przymierzę Wam jeszcze kilka innych rzeczy i zobaczycie, normalnie, Anita, jestem w raju. Zobaczcie, kochani, a teraz znalazłam przepiękną kurtkę. Kurtkę puchową, która jest łączona z takim białym misiem. W złote elementy, tutaj złote logowanie, zapinana na suwak, też oczywiście wszystko złote, pięknie wykończona. I w dodatku mamy też kaptur. Duży, fajny kaptur, zobaczcie. Do tego dobrałam sobie torebkę, bardzo podobny model do tej niebieskiej, którą Wam przed chwilą pokazywałam, natomiast mniejszy. Taki mały, jak ja właśnie lubię, też ze złotymi wykończeniami. No i zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Niby tutaj mam na sobie takie klasyczne spodnie, ale sportową kurtkę. Kurtkę akurat mam w rozmiarze włoskim 38. O, widzicie? Super jest ta kurtka. Muszę Wam powiedzieć, że nigdzie nie widziałam właśnie takich fajnych, oryginalnych kurtek, a ta prezentuje się rewelacyjnie. No co Wy na to? Kurtka też w środku ma, widzicie, podszewkę. Tutaj mamy kieszonki. I można ją nosić i do dżinsów, i widzicie, do takich bardziej klasycznych spodni. I naprawdę prezentuje się fajnie. No i ta oczywiście piękna torebka. Dzień babci i dziadka zbliża się wielkimi krokami. Tak, dobrze usłyszeliście i pewnie część z Was szuka teraz jakiegoś fajnego prezentu. Albo dla babci, albo dla dziadka, albo dla babci i dla dziadka. I tak sobie pomyślałam, że coś Wam zaproponuję. Co prawda już na moim Instagramie wspominałam właśnie o tej propozycji na Dzień Babci i Dziadka, ale nie wszyscy z Was posiadają konto na Instagramie, więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj też Wam o tym powiem właśnie w tym daily vlogu. Tak, widzicie tutaj przede mną Primabiotic Collagen, czyli kolagen, który, jak doskonale wiecie, przyjmuję już od prawie 2 lat z małymi przerwami. Jest to właśnie moja propozycja dla Was na Dzień Babci i Dziadka. Dlaczego? Suplement diety, czyli kolagen w dużej dawce 10 tysięcy mg kolagenu wołowego, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli myślicie o osobach starszych i osobach, które mają problem z poruszaniem się, ze stawami, z mięśniami, z chrząstkami i nie tylko.
bo właśnie kolagen wołowy fantastycznie wpływa na te miejsca w naszym organizmie, na chrząstki, stawy, mięśnie, na kręgosłup, na poruszanie się, zmniejsza dolegliwości związane właśnie z tymi problemami. I moim zdaniem jest to naprawdę świetne rozwiązanie i świetna propozycja zdrowotna, jak to się mówi, przyjemne z pożytecznym, na dzień babci i dziadka, dla osób starszych, które mają problem właśnie z koordynacją ruchową, z poruszaniem się, problemy związane z bólem kręgosłupa, stawów, kolan i nie tylko. Ja sama mogę Wam potwierdzić, że jest to naprawdę rozwiązanie, które działa, ponieważ u mnie ten problem zniknął, a sama się z nim borykałam, sama jako osoba posiadająca skoliozę, problem, wieczny problem z kolanami, po prostu od czasu, kiedy przyjmuję ten kolagen, nie mam z tym absolutnie problemu i też dostaję ciągle potwierdzenia od Was, od osób, które stosują te suplementy, stosują właśnie ten kolagen, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Wiem, że na stronie sklepu Primabiotic była promocja związana właśnie z tym kolagenem na Dzień Babci i Dziadka, ale ja przy okazji chciałam Wam przypomnieć, że cały czas jest aktywny mój kod zniżkowy, który daje Wam dodatkowe 10% zniżki. I pamiętajcie, że przy zakupach powyżej 199 zł macie również darmową wysyłkę. Myślę, że się opłaca, ewentualnie polujcie jeszcze na jakieś promocje, które na pewno pojawią się w sklepie Primabiotic. Ja tutaj, jak widzicie, przywiązałam sobie opakowanie czerwoną, taką różową wstążką i uważam, że będzie to świetny prezent dla mojej babci, a ponieważ moi rodzice wybierają się właśnie niedługo w odwiedziny do mojej babci, to przy okazji jej zawiozą właśnie ten kolagen. Będę dzisiaj robić zupę na jutro i pomyślałam sobie, że wrzucę Wam przepis, ponieważ zupa jest przepyszna. Tutaj widzicie boczniaki. No właśnie, bo to będą flaczki z boczniaków. Dokładnie, dobrze usłyszeliście, z dodatkiem pieczarek. Ale to, co musicie zrobić najpierw, to właśnie boczniaki połamać sobie, porwać sobie na takie kawałki, zalać je sosem sojowym i sokiem z połówki cytryny. Zostawić tak mniej więcej na pół godziny, 40 minut i zaraz będę Wam pokazywać, co robimy dalej. Oczywiście zupa będzie bezmięsna. Pokroiłam sobie już pierwsze warzywa, czyli tak, jeden ząbek czosnku, jedną cebulę i jednego pora. Kolejny krok, na grubych oczkach ścieracie dwie marchewki, jedną pietruszkę i pół korzenia selera. Tak to wygląda. No i teraz co będziemy robić? Będziemy oczywiście podsmażać warzywa. Ja tutaj na patelnię dodałam sobie dwie łyżki oleju rzepakowego i najpierw podsmażam cebulę, czosnek i por. Później wrzucę marchewkę seler i pietruszkę, a później pokażę Wam jeszcze, co będę do tego dodawać. Do warzyw dodaję również łyżeczkę papryki wędzonej, słodkiej, mielonej, żeby nadać im tutaj pyszny smak. Obowiązkowo musi się też znaleźć koncentrat pomidorowy i do tych warzyw dodaję dwie łyżki właśnie tego koncentratu. Teraz wszystko ze sobą mieszam, podsmażam tak mniej więcej około 10 minut i będę dodawać boczniaki. No i zobaczcie, warzywa mamy już gotowe. Teraz robimy kolejną część naszej zupy. No i oczywiście będzie Wam potrzebny garnek, w którym będziecie robić zupę. Na spód garnka dałam łyżkę oleju,
wrzucam pieczarki i będę je teraz podsmażać. Dodam do nich też odrobinę majeranku. Oczywiście pieczarki trzeba wcześniej umyć i pokroić, tak jak widzicie, w plastry. Już je zasypałam majerankiem. Teraz je trochę podsmażę na złoto, a później będę do nich dodawać właśnie te warzywa. Gdybym tylko mogła przesłać Wam ten zapach. Pięknie pachnie. Jak widzicie, do pieczarek dorzuciłam już warzywa. Jeszcze tak z 5 minut je ze sobą podsmażę, a później będę całość zalewać wodą. No i teraz do zupy, do warzyw zalanych wodą dorzucam jeden rosołek bezglutenowy warzywny. Dodaję też 4 takie małe listki laurowe. W zupie musi się też znaleźć ziele angielskie. Dodaję również jedną, no prawie jedną łyżeczkę mielonego imbiru. I na koniec odrobinę, dosłownie szczyptę gałki muszkatołowej i odrobinę pieprzu. A ponieważ mamy tutaj sos sojowy i właśnie rosołek warzywny, nie dodaję soli. Natomiast Wy możecie sobie sprawdzić, czy zupa nie będzie dla Was za mało słona, za bardzo słona i wtedy sobie ją dodatkowo jeszcze doprawić. No i zobaczcie, zupa gotowa, pyszna, pachnąca. Prosta w przygotowaniu. Mam nadzieję, że jeśli ją sobie zrobicie, będzie Wam smakowała. A na wieczór zamówiliśmy sobie sushi, nasze ulubione z restauracji Shizen. Proszę bardzo, jakie piękne, smacznego, kochanie. Dziękuję. No i myślę, że możemy się już tym akcentem pożegnać z Wami. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście kolejny raz, za Wasze komentarze, za Waszą obecność. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Buziaki, pa! Buziaki, pa!